Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozumiem pracowity dzień z konferencjami prasowymi. Dzisiaj po południu będzie czytany projekt ustawy obywatelski, którego celem ma być wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej, konwencji stambulskiej. Jasna deklaracja Koalicji Obywatelskiej, Platformy Nowoczesnej, Zielonych, Inicjatywy Polskiej jest taka. Składamy wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Skala przemocy domowej, skala przemocy wobec kobiet jest tak naprawdę nieznana. Nie wiemy, ile kobiet ginie w wyniku przemocy domowej. Nie wiemy, ile codziennie doznaje tej przemocy. Nie wiemy, ile kobiet doznaje przemocy seksualnej, gwałtu. Nie wiemy, ponieważ oficjalne statystyki rządu niewiele o tym mówią. Ale na te oficjalne statystyki zawsze rząd się powołuje. A kiedy nie widzi się problemu, przymyka się na niego oczy. Dziś powinniśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób usprawnić system przeciwdziałania przemocy. O przemocy ekonomicznej, o zmianie definicji zgwałcenia, o tym, jak skutecznie wydawać pieniądze i wspomagać osoby, które tej przemocy doświadczają. Ale po raz kolejny musimy mówić. Wypowiedzenie konwencji stambulskiej, konwencji antyprzemocowej, będzie jasnym sygnałem i przyzwoleniem na przemoc. To jest element długiej strategii, która ma na celu wypowiedzenie konwencji. Bo i słowa Andrzeja Dudy mówiące o tym, że konwencji przestrzegać nie trzeba. I list ministra sprawiedliwości do rządów innych państw o wypowiedzeniu konwencji. I premier Morawiecki, który kieruje konwencję do Trybunału Konstytucyjnego. I stanowisko Kościoła są jasne, ale są jasne, ponieważ ten rząd pragnie utrzymać stereotypy, nierówność płci, bo z tego właśnie bierze się przemoc. Przemoc się bierze z wielowiekowej nierówności i stereotypów. Z tego przyzwolenia na bicie, na gwałt, na molestowanie. Dlatego dzisiaj jasno mówimy. Ten projekt ustawy nie jest równościowy. Ten projekt ustawy przyzwoli na przemoc. Ten projekt ustawy odrzucamy w pierwszym czytaniu. Szanowni Państwo, ten projekt ustawy jest groźny. Ten projekt ustawy jest nieludzki. Ten projekt ustawy wprost nawołuje do hejtu, nawołuje do przemocy. Nie możemy zgadzać się, żeby takie projekty przechodziły przez Parlament Polski. Skala przemocy wobec kobiet, skala przemocy domowej niestety rośnie na naszych oczach. Niebieska linia przekazała dane, że tylko w zeszłym roku liczba podejmowanych interwencji wzrosła aż o 71%. I w takim momencie w Sejmie mamy rozmawiać o projekcie, którego celem jest wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej? Mamy udawać, że ta przemoc nie jest w Polsce problemem? Szanowni Państwo, dzięki tej konwencji ścigany jest zgwałcenie z urzędu. Ścigany jest stalking, ścigany jest grooming. Szanowni Państwo, to ta konwencja zmusiła Ministerstwo Sprawiedliwości do tego, żeby natychmiast izolować oprawcę od ofiar przemocy. To ta konwencja różnicuje rodzaje przemocy, w tym również przemoc ekonomiczną, której w polskim prawodawstwie nie ma. Nie ma po tym śladu. Populiści, prawica i fundamentalne Ordo Iuris celowo sieje dezinformację w społeczeństwie. Wykorzystują określenie ideologia gender, tak jak robili to w południowej Ameryce populiści, chcąc pobudzić elektorat konserwatywny. Tam też wmawiano ludziom, że to jest działanie, które ma zabić ideologię rodziny. To jest działanie, które ma zagrozić chrześcijańskim wartościom. Czy to brzmi dla Państwa znajomo? Bo dla nas tak. Dlatego nie zgadzamy się na to, bo gender to nie jest pojęcie, które jest nowe. Gender to nie jest pojęcie, które jest nacechowane ideologicznie. Takie określenie jak gender jest na przykład w statucie rzymskim. Od 20 lat Polska jest tego stroną. Czy to oznacza, że będziemy kolejne umowy wypowiadać? No chyba nie. Szanowni Państwo, my apelujemy o to, żeby stanąć dzisiaj po stronie kobiet. Powiedzieć nie wobec przemocy, która jest stosowana względem kobiet, względem rodzin. Apelujemy do Państwa o to, żeby zachować się przyzwoicie. Nie legalizujmy przemocy domowej. Nie chrońmy oprawców. Nie pozostawiajmy ofiar przemocy samym sobie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Są pytania? To dziękujemy uprzejmie.